Trzeci Dzień Gwarków to kolejne muzyczne atrakcje na scenie. To popołudnie rozpoczęli gospodarze, czyli TG Big Band, który tworzą głównie absolwenci Tarnogórskiej Szkoły Muzycznej. Następnie znalazło się coś dla fanów muzyki retro. Wojciech Gąsowski nagrywał piosenki m.in. do Wojny Domowej lub M jak Miłość. Jego utwór z lat 80., gdzie się podziały tamte prywatki, zna każdy Polak. Publiczność fajna, śpiewała, bawili się ludzie, śpiewali, tańczyli. Także przy takim odbiorze, z taką publicznością, to już się bardziej człowiekowi chce występować i śpiewać i coś takiego dodatkowego jakiegoś gazu dostaje, ale było bardzo miło. Po godzinie 18 rynek zapełnił się fanami tak zwanego elektropopu. The Dumplings tworzą Justyna Święs i Kuba Karaś. Oboje pochodzą ze Śląska. Koncert w Tarnowskich Górach był szczególnie wyjątkowy dla Justyny, która od wielu lat jest związana z miastem. Z wiatrem swój pięknie, tak trochę nawet wzruszająco. Przynajmniej ja tak miałam, bo ja na gwarki od dawna, od małego takiego, więc... A ja mam element wspólny z Justyną, jakby serca, który przeżywa emocje, więc też się wzruszałem. Występ Justyny spod sceny obserwowała mieszkająca w Tarnowskich Górach rodzina. Jeden z utworów wokalistka postanowiła nawet wykonać wspólnie ze swoją mamą. Czekałam na to długo, że ta moja córcia to zaśpiewa. I się w końcu udało i pogoda dopisała i tak spontanicznie wymyśliłyśmy, że zaśpiewam tą piosenkę w duecie Przykro, bo już ją kiedyś wykonywałyśmy razem. Po The Dumplings zostało już tylko miejsce na gwiazdę wieczoru. The Music of Electric Light Orchestra performed by Phil Bates and Band. Nazwa długa, skomplikowana i być może mało mówiąca. Wystarczyło jednak tylko usłyszeć kilka znanych z radia piosenek i przekonać się, jaką sławą cieszy się po dziś dzień ten zespół. Electric Light Orchestra to brytyjska grupa działająca w latach 70. i 80. XX wieku. Zespół swojej pierwotnej postaci już nie istnieje, ale dzięki Philowi Batesowi piosenek nadal można słuchać na żywo. Było bardzo dobrze, świetnie spędziliśmy czas. Cieszyliśmy się grając u Was, widownia była fantastyczna. Po zakończeniu ostatniego koncertu klucze miasta z powrotem znalazły się w rękach burmistrza. Kolejna udana impreza przeszła do historii. Wszystko, co się zaczyna, musi się kiedyś kończyć, ale każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. A więc za rok znowu gwarki, tym razem roku 2020. Ostatni akcent tegorocznych gwarków pojawił się na niebie i trwał kilka minut. Imprezę zakończył widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Kilkanaście gwiazd oraz tysiące fanów pod sceną to najlepsze podsumowanie tej imprezy. Warto przytoczyć jednak jeszcze kilka innych liczb. Ponad 100 policjantów wspomaganych przez inne służby czuwało każdego dnia nad bezpieczeństwem w mieście. Dodatkowo służby patrolowały ulice dzięki podglądowi i prawie 20 kamer. Sala sesyjna w ratuszu na 3 dni zamieniła się w centrum dowodzenia. Teren miasta to jest około 10 kamer, dodatkowo 9 kamer jest na terenie imprezy masowej. To były udane oraz bezpieczne gwarki. Życie w mieście wróciło do normy. Równocześnie Tarnogórskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta rozpoczynają przygotowania do przyszłorocznej imprezy. Do zobaczenia więc za rok!